pierwa robożki. Ale grzeje. Ja sobie tutaj boczek wytapiam. Dzień dobry, robaczki moje kochane. Po raz kolejny z Tyrolu. Jedziemy sobie właśnie. Pakujemy się do autka. Ja jeszcze idę do Klaudynki po kijeczki. Cześć Lesia. Jedziemy sobie w pewne miejsce. Pociągnij. Nie do góry, tylko o tak. O. Paula garaż otwiera. No. I jedziemy sobie w... Kurde. Takie jedno miejsce, garaż się zamykał, używa. Jedziemy sobie w takie jedno miejsce i będziemy szli jakieś 4,5 km w jedną stronę. I to będzie schronisko Wildmoss Alm. Także fajnie. A weź 3, ja wezmę jedną. No, Paula jeszcze wodę tu bierze. Patrz, bo ten zegar się zamyka. Sobie jeszcze z Klaudynki wyciągnę kijeczki. Gdzie te moje kijeczki? Paula, chyba... Kurde. Gdzie moje kijki? Tu są moje kijki. Bez nich nie dałbym rady. Tyle wam powiem, że bez nich nie dałbym rady. Oj, tak. Dobra, dzióbeczki. No, to ja tutaj zamykam wszystko. Jedziemy sobie serpentynkami, a stamtąd tam z góry będę polował na Perseidy. Kurde, kochani, no nie wiem, czy pogoda odpali, bo już dzisiaj ma zacząć padać i będzie padać przynajmniej do niedzieli. No. No i taka lipa trochę, no ale no co zrobić? Oj, pod górę. No. Także będziemy widzieć co i jak z tymi Perseidami. Wczoraj w nocy, no dzisiaj w nocy miałem robić, ale kurde, jeszcze po tym rotmosie to ja już ledwo żyję. Na pewno bez prowadzenia pod tą górę nie wylazł. No, ale spróbujemy, może dzisiaj coś w nocy, jak jeżeli ten Widmozal nie da mi w dupę. Bo no dzisiaj mają być burze, ale patrzyłem tak koło pierwszej w nocy ma być przejaśnienie. Ładne, oby księżyc nie przeszkadzał. To bym coś porobił. No, a widoczek mam zacny zaplanowany. Oj, zacny. Dobrze, kochani, to do zobaczenia na parkingu. Dobrze, dobrze, że stanąłeś dalej od Italców, bo oni to kuźwa nie patrzą na nic. Panie, do słupka, tu jest dużo. Tu już jeden wjechał, widać. No. Jesteśmy na parkingu. Kuźwa, se czarną koszulkę ubrałem. O, trudno. Da się tu jakoś ulokować? Da się ulokować. Oh. Czarną koszulkę sobie ubrałem, będzie grzało, ale no to jest bardzo wygodna. Oh. Standardowo gacie do góry. Oh. Co to za vlog, na którym nie byłoby gaci do góry. Kijecki. I wio. Kierwa, muszę za taki magiczny guziczek w Klaudynie zamontować. Oh. Bajer. Dwa chomiki. Kołowrotek, sznurek i będę ciągnąć. Idziemy gdzieś, o tam. O tam. Ciepło. Na druty, kierwa mater. A to jakieś pole golfowe. Dobra, idziemy, kochani. Mamy już widoczki. To jest nasza Hochemunde. A tutaj są, słuchajcie, to jest ta turnia Wetterstein, czyli kamień pogody. I słuchaj, jeszcze wam tutaj pokażę. O! Tu na tej górce, tu? Tu chyba. Nie, tam, o tam. Tu taka ledwo wystaje. To jest Rotmos. I tam jest to schronisko Rotmos, a troszkę jest stąd widać. Właśnie, które dało mi tak w dupę i przy którym zrobiłem 20 km. A
Tutaj grają sobie, widzicie, w golfa. Fajnie, kurde, Szwaby mają. Ale co ciekawe, nasz mielecki Melex, bo aż podpatrywałem dosyć mocno. Nasz mielecki Melex, także coś z Mielca tutaj mam. No bo u nas te wózki golfowe się od lat 70. produkuje. No jest przecudownie, prawda? Przepięknie. Kierwa, mam N-kę. Szkoda, że pożyczona. Założyłem chuję polaryzacyjną jeszcze. Zrobię tu parę zdjęć na tej 28. Staram się, kochani, tak tutaj dobrać kadr, żeby te drzewka mieć tutaj w miarę całe. Ładnie wypełniony kadr, delikatny staw, aż tutaj suchy gałęzi. Hohemunde, troszeczkę Wettersteinu oraz tutaj takie piękne są, no, takie budki, domeczki, nie wiem, czy to są z pola golfowego, czy one są na polu golfowym, ale no, one wyglądają tutaj niczym basówki na Chochołowskiej. A takich dolin to tu jest pierdyliard. No przefajnie, przefajnie. I zobaczcie, kochani, jaka piękna polanka. Przecudownie, tu jest mini jeziorko takie okresowe. No już tutaj wysycha. A na wiosnę tej wody tu jest o wiele więcej. Jest przepięknie, przefajnie. No, a tu jest jakiś una restauración. Oj, krówki tam chodzą sobie. No. Na razie sobie tutaj pochodzę, potem jakieś zdjęcia porobię. Paczki. Jest na takiej platformie widokowej. Paula oczywiście robi selfie. Kurde, tu mam przepiękne górki. Tutaj są. Pięknie wystają ponad tutaj las. Ślicznie to wygląda, tylko to o zasrane. Ten kuźwa, ta jodła zasrana mnie denerwuje. No przecież takie cudowne zdjęcie było, tylko dwa takie krzoki. Ej, idźcie, idźcie, idźcie. Nie, muszę się oduczyć, kurczę, zaciągania tym wsiurskim językiem, bo z masakra. Ale stąd będzie fajny kadr. Tutaj z tym jeziorkiem. Ładnie to będzie wyglądało, tylko trzeba będzie tą, ten beton, tą studnię wyciapać. Usunąć, ale to 3 sekundy roboty w Photoshopce. Kochani, mamy bardzo ostre światło w tej chwili, bardzo ostre słońce. Teraz ściągnę okulary. Jest praktycznie południe, jest godzina 12:40 w południe. No i chcę tutaj zrobić sobie zdjęcie takie, no dosyć ciasny będzie kadr, ale myślę, że warto go zrobić tutaj właśnie z tym jeziorkiem, jak wam pokazałem, i z tymi szczytami w tle. Założyłem 85 z filtrem polaryzacyjnym i tak dosyć ciasno będę miał na 85, ale fajnie. No. 50 jednak była zbyt wąsko, więc polaryzuję sobie światło filtrem polaryzacyjnym, obracając go. I tak jest fajnie. Niebo mi ładnie przyciemniło. Nie wiem, kochani, czy będzie widać, ale spójrzcie, może ja na samo niebo dam. O, spójrzcie, jak się przyciemnia. Teraz jest jasno, a teraz przyciemniam. Filtr polaryzacyjny działa w ten sposób, że polaryzuje nam światło odbite od pyłów, od pary wodnej w atmosferze. Tak samo na przykład możemy sobie zniwelować filtrem polaryzacyjnym odbicia na przykład w wodzie, czy w karoserii samochodu, no, gdzie nam potrzeba. Filtr polaryzacyjny przy fotografii w pełnym słońcu jest totalnie konieczny. I teraz wam wytłumaczę, jak robię zdjęcia w pełnym słońcu, bez wykorzystania chociażby filtrów połówkowych. Dzisiaj ich ze sobą nie wzięłem, żeby nie kusiły, więc będzie tylko 85 w tej chwili z filtrem polaryzacyjnym. Więc tak, z powrotem sobie spolaryzuję światło. Polaryzowałem sobie już światełko i teraz ja mam, robię na pomiarze centralnie ważonym, ale pomiar punktowy mam tutaj zaprogramowany na jeden z przycisków, i którym się wspomagam. Ustawiam sobie światłomierz mniej więcej tak 2-3 kreski na poniżej zera na światłomierzu centralnie ważonym. Hopsa, jeszcze sobie złapię ostrość.
fajnie. I teraz wspomagam się tutaj właśnie pomiarem punktowym. O, wspomagam się pomiarem punktowym i tak, mierzę światło w ciemnych miejscach, patrzę, jakie mam prześwietlenia, znaczy niedoświetlenia mocne. Teraz mierzę sobie tym punktowym na chmurach i pamiętajcie, z niedoświetleń wyciągniecie więcej szczegółów, aniżeli z przepaleń. Więc warto sobie tak na przykład na chmury, oczywiście znając rozpiętość tonalną swojej matrycy, ale dzisiaj rozpiętości tonalne matryc są bardzo zbliżone, więc można troszkę się wzorować na tym, co mówię. I na przykład tak, że sobie biorę na jakieś 1, 2, 3, 4, 5 kresek prześwietlenia na światłomierzu, mierzę na najjaśniejszym punkcie na chmurach. Teraz mierzę w półcieniach na górze i jeszcze na jeziorku. Hopsa. I zrobię zdjęcie. No i zdjęcie mam idealnie naświetlone. Zawsze warto patrzeć, kochani, w histogram i robić praktycznie na histogram. No ja w tej chwili, tutaj znając właśnie rozpiętość swojej matrycy, to, że ja już tutaj, kurczę, no znam ten aparat od podszewki, wiem, co mogę na nim osiągnąć, wiem, że tutaj, pomimo, że jest pełne słońce, będę miał fajnie naświetlone zdjęcie, bez, praktycznie bez czerni w cieniach i bez przepaleń. No i takie mamy zdjęcie. Ja tutaj ustawiłem przysłonę 4,5 i zobaczcie, że mam ostro wszędzie na tej 85. Mamy takie oto zdjęcie i teraz zobaczmy sobie. Tutaj mamy prześwietlenie. A tam, gdzie byłoby prześwietlenie, by mrygało. Nigdzie nic nie mryga. Zobaczmy histogramy. Tu mamy histogramy poszczególnych barw. Tu jest histogram ogólny dla czerwieni, dla zieleni, dla niebieskiego. No, RGB. No, to chyba nie muszę wam tłumaczyć. I może przejdźmy tutaj. Zobaczcie, że ten histogram mam idealnie. Wszystko jest fajnie po środku. Nie mam żadnych przepaleń. Nie mam, troszeczkę może jest za jasno w półcieniach, ale tu nie będzie raczej z tym problemów. A to raczej jest po prostu nie tyle, że za jasno, ale jest bardzo dużo szczegółów w półcieniach i nie mam nic smolistych czerni. Ale żeby takie zdjęcie było właśnie tak, nam ten histogram był odzorowany prawidłowo, to najlepiej na aparacie właśnie, w Nikonie się nazywa Picture Control, ustawić sobie profil neutralny. Ja tu mam wszystko w tej chwili na zero, wyostrzanie mam tak po środku, żeby mniej więcej wiedzieć, czy jest ostro. Lightroom i tak mi to wyostrzanie wyzeruje, ale żeby był profil neutralny. Jeżeli mamy profil neutralny, to mamy, znaczy jeszcze to by pasowało, tak naprawdę, przepraszam, o tutaj, pasowałoby tak naprawdę jeszcze ściągnąć sporo kontrastu, ale ja nie chcę ściągać sporo kontrastu, gdyż chcę mieć też w miarę odzorowane barwy już tutaj widzieć. Dlaczego? Ponieważ aparat, chociaż fotografujemy w RAW-ie, on daje nam podgląd i tak w JPEG-u. Nie wyświetla RAW-a, tylko tworzy taki, że tak powiem, na szybkiego podgląd w JPEG-u i ten histogram też jest ściągany z JPEG-u. Więc jeżeli miałbym na przykład tutaj picture control ustawione na Lightscape, na przykład, czyli krajobraz, albo na standard, to ten histogram, on byłby mocno rozszerzony. I nie byłby tak odzorowaniem takim dobrym, żebyśmy mogli popatrzeć sobie potem, może nie tyle popatrzeć sobie potem, popatrzeć sobie tutaj, czy zdjęcie mamy prawidłowo naświetlone, to co później otrzymamy w Lightroomie, czy w Photoshopie, czy w Luminarze, czy w jakimś innym programie, w którym obrabiamy. Dlatego to zdjęcie musi być jak najbardziej tutaj na aparacie neutralne. Wtedy te informacje na histogramie, co tutaj mamy, będą najbardziej zbliżone do tych, które będziemy mieli na RAW-ie podczas obróbki. No i w taki właśnie sposób, kochani, fotografuję w pełnym słońcu. Jak widzicie, jak najbardziej można, uzyskać bardzo ładne barwy, kontrasty bardzo przyjemne. To już jest potem kwestia obróbki, tylko najważniejsze jest, żeby ta ekspozycja podczas robienia zdjęcia, żeby ona była prawidłowo wykonana. Najważniejszy jest ten histogram, żeby on się a nie stykał
z lewą stroną, ani z prawą stroną. Lewa strona to są właśnie cienie, a gdy już się styka, no to mamy niedoświetlenia mocne, smoliste czernie, a gdy styka się z prawą stroną znów, to mamy tam światła i jeżeli tam właśnie się styka, mamy taki słupek albo w ogóle już dotyka, to znakiem tego, że gdzieś mamy już przepalenia. I tutaj trzeba uważać, bo lepiej jest wprowadzić na zdjęciu troszeczkę więcej smolistych czerni, niż to zdjęcie przepalić. Bo tak jak przed chwileczką mówiłem, dużo łatwiej jest wyciągnąć informacje na zdjęciu, wyciągnąć szczegóły z... Wiem, te włosy mam zajebiste. Wyciągnąć szczegóły z cieni, aniżeli odzyskać je w przepaleniach. Tam, gdzie mamy przepalenia, cokolwiek byśmy nie robili, pościągamy całkowicie światła, biele, wszystko inne, wyjdzie nam po prostu szara, brzydka, paskudna plama. No, przy zdjęciach niektórych właśnie fotografujących widzę na przykład przy zachodzie słońca, że to słońce jest szare. Ono powinno być spalone. Słońce przy zachodzie słońca powinno być spalone, wtedy jest naturalne, gdy jest takie białe. No, naturalne na zdjęciu ładniej wygląda, aniżeli właśnie takie szare, co świadczy tylko o tym, że przy obróbce mocno te highlighty, czyli te światła, te wysokie światła, czyli histogram bardzo przesunięty do prawo był, został ściągnięty po prostu podczas obróbki. Tak to, kochani, wygląda. Jest to bardzo prosta sprawa, jest to po prostu tylko i wyłącznie kwestia wprawy. I jeżeli nabierzecie tej wprawy, czekajcie, bym okularów zapomniał, bo zostawiłem tutaj, kurde, cholera, to parę stów kosztowało, no. Bo to moje korekcyjne. No. O, jakie gorące, o ja pierdzie. O. Wracając do naszego tematu. Jest to po prostu kwestia wprawy, praktyki i tego, jak wyczujecie swój własny aparat. Dzisiejsze aparaty, no, można powiedzieć, już jeszcze produkowane od 2012-2013 roku, są, mają przepiękną rozpiętość tonalną matrycy. Ona się tam niewiele różni. Przeważnie to jest od 14 po 15 EV, więc no, daje wam to dużo możliwości po prostu, kochani. Korzystajcie z tego. Nie zawsze trzeba zakładać te filtry połówkowe. Bo potem możecie sobie na przykład to w Lightroomie czy w Photoshopie założyć filtr gradacyjny i ściągnąć troszeczkę ekspozycji. I to też zadziała tak jak filtr połówkowy. Nie zawsze jest warto stosować. Szczególnie właśnie, gdy fotografujemy w RAW-ach. Najważniejszy jest w takim pełnym słońcu po prostu filtr polaryzacyjny, żeby spolaryzować światło, które się odbija, a ono jest najbardziej widoczne właśnie takie mgły, ta perspektywa powietrzna, czyli na przykład tak jak tutaj widać, że te góry, one są po prostu niebieskie, prawda? No to właśnie niebieskie są przez to, że jest pewna odległość między nami do tych gór i jest sporo pyłu w powietrzu, jest trochę pary wodnej, tego wszystkiego i oto wszystko się rozświetla pod wpływem właśnie tego tutaj palnika, który grzeje, tak, kurde, nie wiem, czy sfilmowałem, bo tak daje. Właśnie pod wpływem tego palnika, czyli naszego słoneczka, ono się rozświetlają, te pyły, i filtrem polaryzacyjnym możemy to troszeczkę fajnie zniwelować. Co do filtrów UV, no to wiecie, jakie mam zdanie. One co najwyżej się nadają jako podstawka pod kubek. No, nie lubię filtrów UV. Jest strata światła troszeczkę. Zawsze każdy zespół optyczny daje stratę światła. No wiadomo, polaryzacyjny więcej filtrów straty daje, bo on jest ciemny i działa troszeczkę też jak filtr ND, delikatny. Natomiast, no, mamy też utratę kontrastów, w zależności jak tam gdzieś światło wpadnie czy coś. No, ja nie lubię filtrów UV, uważam, że one są do niczego niepotrzebne. Wiem, niektórzy będą twierdzić, ochrona aparatu, ochrona soczewki. Słuchajcie, no róbcie jak chcecie. Ja po prostu nigdy nie stosuję filtrów UV, nawet w formie ochrony. Mam obiektywy niektóre od parunastu lat i jeszcze na żadnym nie mam najmniejszej ryski. A te obiektywy są ze mną wszędzie. Latają po ślubach, kurczę, leżą na takich miejscach. Na ziemi nieraz leży, jak szybko zmieniam.
kochani, to naprawdę nie ma sensu. No naprawdę nie ma sensu. Ale wiecie, no robicie jak chcecie, nie? Ja uważam, że są straty jakości zdjęcia i nie ma sensu tego stosować. No, ale no, dzisiaj rozmawiamy o fotografii w pełnym słońcu. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, żeby w pełnym słońcu też fotografować krajobraz. Wiadomo, no nie jest to taki sam krajobraz jak... mamy magiczne, przecudowne, przepiękne światło, na przykład o wschodzie słońca, delikatne mgły, czy o zachodzie, prawda? To światło jest takie ciepłe, dom jest delikatny, te kontrasty są słabe, gdy te tinty troszeczkę dorzuca, gdy mamy tą walkę granatu z pomarańczem i no jest to po prostu przepiękne. No ale to już jest po prostu klimat, ale no nie zawsze przecież... Ja na przykład tutaj jeszcze ani jednego wschodu, ani zachodu nie zrobiłem. No i nie zawsze jest taka możliwość. A to często idziemy na wycieczkę gdzieś, chociażby czy z rodziną, czy z dziećmi. W południe, prawda? Po prostu gdzieś w południe. Warto zabrać aparat, bo tymi prostymi wskazówkami, patrząc na histogram, mierząc sobie punktowo światełko pomiędzy ciemnymi punktami, a jasnymi punktami, czy no, miejscami w naszym kadrze, uśredniając to, biorąc pod uwagę rozpiętość tonalną naszej matrycy, tak, kochani, będziemy w stanie zrobić bardzo fajnie, bardzo ładnie naświetlone zdjęcie i nie trzeba przy tym robić żadnych HDR-ów. No to myślę, że byłoby tyle w temacie. Chyba, że jeszcze zaraz coś tutaj powymyślam. Kierwa robożki. Ale grzeje. No. To teraz wy się podzielcie w komentarzach tam. Co sądzicie? O, jakie wy macie sposoby na fotografię. W takim pełnym słońcu. W południe. W sierpniu. Ja sobie tutaj boczek wytapiam. Jest cudownie, kochani, jest przepięknie. Oj, husiu. Na leżaczkach. Się tu husiamy z Lesią. Paula też się... Znowuście spali, kobieta. Chowaj to sadło, bo zaraz ci pokażę. Oj, jajku. Też bym sobie ściągnął koszulkę, ale... Jeszcze ktoś po Greenpeace zadzwoni, że jakiegoś morświna wywaliło na plażę. Oj, powiem wam, kochani, że jest cudownie. Porobiłem sobie troszeczkę jeszcze zdjęć nad tym jeziorkiem. No przefajnie tam, przefajnie. Kurde, nie widzę się, bo mi okulary polaryzują. Wyświetlacz. O, przecudownie. Kuźwa Paula, żeś zawaliła sprawę, bo żeś żadnej poduszki nie wzięła, no. Cudownie jest, kochani. Zastanawiamy się, czy iść gdzieś dalej, czy po prostu tutaj sobie posiedzieć i pojechać potem do sklepu, bo trzeba coś do żarcia kupić, bo nie ma nic. Już w domku. A jest trudno. Tak się zastanawiam, czy bym tutaj prowadzenie wytargał na tą górkę. Nie idzie się jakoś, nie wiadomo jak. No prościutka droga, w miarę płasko. Ale kurde, 3 albo 4 aparaty. Czy statywy i prowadzenie wydrzeź, no to tak trochę nie teges. Trudno. Ach, jest pięknie i cudownie. No, to ja będę kończył. Zapraszam was teraz na zdjęcia. Oczywiście zapraszam do wsparcia kanału. No i tam ta łapka w górę. No. Pa, kochani. Do następnego. Muszę się...